4 miesiące temu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, 24. już edycję konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Kapituła już pracuje. Jej członkowie oceniają zgłoszone do konkursu gospodarstwa. Każde z nich musi wyróżniać się nowoczesnością i innowacyjnością. Pierwszy etap, wizytacje gospodarstw, kapituła ma już za sobą, informuje wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Tytuły i statuetki siewcy zostaną wręczone najlepszym z najlepszych podczas gali w Poznaniu. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wielkopolskiego rolnictwa, statuetki siewcy nazywane są rolniczymi Oskarami.